Widzowie, nie uwierzycie, ale dzisiejszego dnia w nasz dom uderzył meteoryt. Zobaczcie, jakie są zniszczenia. Zniszczył nam całą łazienkę. Na szczęście sypialnia jest cała, ale mam tutaj sporo pracy. Robota idzie bardzo szybko, dlatego mam nadzieję, że raz, dwa będzie po sprawie, ale musimy uważać, musimy tu jakąś zaporę antymeteorytową zrobić, dlatego... Ej, chwila, a tam, patrzcie, co to jest. Prezent jakiś, napis prezent, tylko Gplay ma dostęp do tej klapy. Ej, idziemy zobaczyć, co to jest. Ej, Loni, siemanko. Co tam słychać? No powiem ci, że meteoryt walnął nam w chatę, nie? I muszę odbudować ją teraz. O, ja cię dobrze, że nie w mój domek. Ty, w ogóle Lumi, mam dla ciebie fajną, zobacz. Taką szafeczkę mam, tu możesz sobie coś schować. Okej, fajne, na przykład bardzo szyby. Ładna, bardzo ładna. To dla ciebie taki mebelek, żebyś miała do domu. Taki prezent. Dziękuję, ode mnie. Dziękuję, później sobie zabiorę. Ale wiesz co? Zabiorę. Co? Sobie tutaj odbudowuję chatę i zobacz, co znalazłem. Prezent. Niby jakiś prezent. To, ale fajnie. Ale dla kogo cię? To jest prezent? I od kogo to jest prezent? Dla kogo? Patrz, tu jest normalnie moja twarz i jest napis, że tylko Gplay ma dostęp do tej klaty. No i mi się nie chce otworzyć, jak ja tutaj podchodzę. A spróbuj, nie wiem, jakoś ręką to otworzyć czy coś. Spróbuj tam coś uderzać. No co, ty, no nic, nie mogę tutaj, próbuję i masz, nie mogę. Masz łomem spróbuj, dobra, to spróbuj teraz łomem, Lumi. Jakoś no to... nic nie daje rady, no normalnie, ale spróbuj, wal w to łomem, wal w to mocno, no walę, walę i nie mogę, no. No to dziwne, słuchaj. No a teraz ja podchodzę, cyk. I patrz, normalnie jest przejście, Lumi. Dawaj, 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 bo poczekaj, jest otwarte teraz. Bo nie mogę wejść, zaraz... nie musisz otworzyć mi. No i było otwarte, no to dawaj. O, jest otwarte, halo. Lumi, schodzimy. Co to jest w ogóle? Ej, tu jest basen. Wow, choinka. Ale ładnie. Ty, ja na główkę wbijam do basenu. Rozpędzam się i wow, basen, jaka cieplutka woda. Jest naprawdę tutaj fajnie, podoba mi się, wiesz? O, no, mi też bardzo, to było wszystko z diamentów. Z diamentów, słuchaj. Ty, tutaj są jeszcze niesamowite nowe technologie. Ej, na przykład tutaj coś takiego. Boom, albo boom. Ej, nie, sorry, tylko, Lumi. Nie tylko nie na mnie. Musiałem to przetestować, przepraszam bardzo. Do basenu wbijaj. Patrzcie, jakie drzwi drewniane, uwaga. Tada! Jest łazienka. Tu normalnie, ty, to jest prysznic? Czy co to jest za tą szybą? O nie! Nie, woda to się taka tu wlewa. Fontanna. Ty, taka wanna wielka. Nie widziałem nigdy takiej wanny. Fajnie jest. Kto mi zrobił taki prezent? Muszę się mu jakoś odwdzięczyć. To jest niesamowite. Tu jest jeszcze mera, wow, sypialnia. Tu jest o, ładnie. Łóżko, siemanko. Tutaj Gplay w lustrze się wita. O, i Lumi mi tu wlazła ogólnie. Ej, patrz na to, Lumi. Tu jest jakiś safe i są dwa prezenty. Pieniążki! Ja nie mogę, biorę sobie fajnie, to. Ale fajnie, ale ktoś ci Gplay fajną niespodziankę zrobił. A tu jeszcze coś jest ukrytego. Ej, są jakieś balony, jakieś... Ej, różdżki jakieś tutaj są, Lumi? To są jakieś różdżki w ogóle kozackie. A wyglądają normalnie nie jak różdżki, tylko jak, wiesz co? Normalnie takie, wiesz, lizaki takie świąteczne. Mm-hmm. Uwaga, jakiś efekt puściłem. Tu są normalnie w jednej różdżce są... No gdzie na mnie? Są same ogniowe efekty, a w innej różdżce tu ma na przykład same śnieżne efekty. Zamieć śnieżna, Lumi! Ja nie mogę. I chyba mnie zamroziłeś. Bum, 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 bum. Powiem ci, że to jest chyba jeden z najlepszych prezentów, jakie dostałem. Dobra, zaraz cię rozmrożę, trzymaj tutaj ogień. Uwaga, raz, dwa, trzy, bęk i zaraz będziesz cieplutka. Normalnie Lumi wlazła w zamieć śnieżną. Widzowie, to jest epicki prezent i mam tutaj wiele zastosowań. Ciekawe, czy to jest na tyle w ogóle mega, słuchajcie, działające, że nikt nie jest w stanie tutaj się... Czekajcie, niech to się zamknie, ta klapa. Zamknie się, okej. Okay. Lumi, wychodzisz no, na dół. No, a może mnie otworzysz? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, musi się zamknąć klapa. Okej, okay, ty, ja idę wypróbować w ogóle te różdżki, bo one mają niesamowite w ogóle efekty. Patrz na to, Lumi, co się dzieje. Ja cię, ale super. Płot mi rozwaliło. Patrzcie, jaka kula w ogóle leci tutaj. O nie, komuś dom rozwali, to uwaga, tutaj to lasek będzie i nie da się wydostać z tego lasku. Kozackie efekty, trzęsienie ziemi. To party play. Ej. Już lecisz? No to siema, Lumi. Ja w ogóle umiem latać, widzowie. Ty, mam pomysł. Idę wypróbować te różdżki na hakerze, który ostatnio bardzo mi podpadł. Jest tutaj nawet. Jest nasz haker, także wiecie co? Na jaka różdżka najlepiej by zadziałała? Może elektryczności? Tu normalnie, patrzcie, spróbujemy to użyć. Tu są... O, patrzcie, jakaś chmura burzowa. Ona pewnie by zaatakowała. Z tą anteną, ja nie wiem, ta telewizja mi nic nie chce działać. To pewnie, słuchajcie, teraz jeszcze bardziej mu nie będzie działać, bo tu pioruny mu zaraz zespadnie. Ja nie mogę. Ale trzasnął mu piorun w antenę. Co tu się wydarzyło? Elektryczność tutaj się, myślę, że spisze. Dobra, także siema, haker, co tam u ciebie? Ty to twa... Ja, jeden normalnie pocisk
i słuchajcie, i hakera pokonałem takim dyskiem. Tutaj jeszcze, słuchajcie, chciałem tą chmurę. Ej, kozackie te różki w ogóle, widzowie. Tu możemy mu jeszcze podpalić chatę. Okej, możemy mu tu podpalać. Meteoryt! Meteoryt leci, mi dzisiaj spadł meteoryt normalnie na dom. Nie, tu... no wiesz co, G-Play, ty po prostu przesadziłeś, chyba oszalałeś. Ale co ty mi tutaj robisz? Słuchaj, wiesz co, ja tutaj, wow, znowu, słuchajcie, elektryczność tu działa najlepiej normalnie na niego. Ej, wydawało mi się, że przez chwilę lubi, patrzcie, zespełnował się już meteoryt w niego. Ja nie mogę... Nie, wiesz co, wyjdź mi lepiej stąd. To wiesz za co, wiesz za co to jest haker? Będzie zaraz w moim domku, ja muszę uciekać do środka. Dobra, się schować. Ja uciekam, słuchajcie, został strollowany i wiecie co? Muszę się dowiedzieć teraz, od kogo dostałem ten prezent. G-Playka, normalnie nie uwierzysz, ale dostałem supermoce, mam takie różki, słuchaj, panato. Na przykład no pokaż. Pioruny potrafię, akurat nie chcę na tobie testować. Nie na mnie, G-Play. Taki dysk normalnie mogę spawnować elektryczny. Właśnie pokazałem hakerowi, że słuchaj, tak naprawdę nie może ze mną zadzierać. Mogę tu zamieć śnieżną nawet zrobić, jakbym chciał. Kozacko, co? No, super, czyli co? Fajne rzeczy masz. No, kozacki prezent dostałem, nie wiem w ogóle od kogo kompletnie, wiesz? Mhm, bo wiesz co, G-Play, bo tak naprawdę to jest ode mnie. Serio? Od ciebie? Ej, tak. Ja nie... Ej, patrz, G-Playka w ogóle, ktoś chce się wkraść w ogóle tam, zobaczymy jak zabezpieczyłaś to dobrze. Myślisz, że haker da radę to zhakować i się tam nie, dostać? Nie, wydaje mi się, że on nie da rady. Patrz, bierze laptopa. Ej, ciekawe, czy mu się otworzy ta klapa, widzowie. To jest jakaś dziwna zielona klapa. Skąd ty to wzięłaś w ogóle, G-Playka? No, nie, długo bardzo G-Play nad tym prezentem myślałam, aż tak wymyśliłam. Tylko ciekawe, co ty masz dla mnie przygotowane. Czekaj, ja go zaraz wykurzę stąd sobie. Patrz, zamieć śnieżną mu tutaj zrobię i zamrożę go. Uciekamy, G-Playka. Jeszcze mnie zamroziłeś, o, przepraszam, G-Play. Przepraszam. O, go też zamroziłem, okej. Także teraz go podpalę jeszcze, odmrożę ciebie, haker. Ha, dobra, pokonany został chyba czwarty raz. Przepraszam, a co ty byś chciała dostać, G-Playka, w zamian za ten prezent? No nie wiem, G-Play. Myślę, że sam powinieneś wiedzieć, co bym chciała dostać, więc ja czekam też na dzięki prezent. Dzięki za pomoc, trzymaj się. Ej, proszę. Widzowie, teraz ja muszę G-Playce jakiś prezent. Może spytam się na przykład jej kolegi z pracy, co ona by chciała dostać. Lecimy do szpitala. Przepraszam bardzo, puk, puk, jest tam ktoś? Proszę. Dzień dobry, można? Dobry? Oj. Można. Tabliczkę panu napisałem D jak dąb na przykład, prawda? Tak. Okej, dobra, albo panie Lubek, lekarz, ogólnie sprawa jest, wiesz pan może, co G-Playka by chciała dostać za prezent, bo mi bardzo, bardzo ciekawy prezent zrobiła. No jasne, Janubek, zawsze wiem, a ty to nie wiesz, co G-Playka, twoja żona by chciała? Co by chciała? Ona to by chciała nową przychodnię, taką własną, prywatną. Serio? Bardzo profesjonalną, nie taki staroć jak tutaj tu mamy. Przecież pełno pieniędzy kosztuje. Ja mam tutaj w sumie 39 diamentów i 2800 starczy w ogóle to na nową przychodnię? No może. W sumie jest teraz taka przychodnia na sprzedaż tam koło domu hakera. Tak, ale wiem, jak gdzie. Chciałem kupić, za dirta nie sprzedają. Dzięki za pomoc, panie. Masz tutaj stówkę normalnie za pomoc. O, ja lecę. Dzięki. Ja nie mogę jeszcze z tej okazji, pełno baloników tutaj. Nie. Ale to balony nie. Z wodą, widzowie, ja nie mogę, wszystko zamoczymy. Dobra, lecimy teraz ogarnąć tą nową przychodnię. Widzowie, to jest idealne miejsce dla G-Playki, patrzcie, tam z tyłu jest nasz domek, a tutaj jest ta przychodnia, którą wybudowali jakiś czas temu, jest na sprzedaż. Akurat ciekawe, czy tam już są jakieś sprzęty medyczne, czy wszystko już jest wyposażone. Puk, puk, dzień dobry, czynne. Proszę, dzień dobry. Przepraszam, bo to w ogóle jest czynne, bo widać tabliczkę na sprzedaż. Nie, można... akurat teraz jest na sprzedaż, może pan sobie tutaj pooglądać, super gabinety, mam proszę pana. Mam przyjemność z właścicielem? Tak, jak najbardziej. No to panie właściciel, ja chciałbym się dogadać i wynegocjować tutaj jakąś dobrą cenę za tą przychodnię. Dobrze, tutaj mamy następne pomieszczenie, a ile pan proponuje mi dać? Wie pan co, za to, że tutaj ta przychodnia nie za bardzo jest nowoczesny sprzęt, tu widzę. Jak pan tak może mówić, bardzo nowoczesny, proszę zobaczyć, wie pan ile ja tutaj pieniążków zbierałem, no tak, żeby tak, to ale zrobić? Tak, tak, będzie trzeba to wyposażyć lepszym sprzętem, to już od razu panu mówię. Jestem w stanie zapłacić panu 39 diamentów, cena ostateczna. No dobrze, niech będzie. No i stoi, dobra. Także proszę bardzo, tutaj panu rzucam i to zmieniamy nazwę. Nazwiemy tą przychodnię Przychodnia G-Playki.
Do widzenia, o jak pan szybko poszedł. Przychodnia Jeeplejki może jeszcze zmieni sobie nazwę. Przychodnia Jeeplejki. Okej, mamy to, słuchajcie. I teraz idziemy normalnie jeszcze ogarnąć, wiecie co? Mamy tutaj w sumie za mało pieniążków, 2700. Polecimy teraz sobie wziąć jeszcze pieniądze z drugiego naszego skarbca tam i po prostu dzięki temu weźmiemy pieniądze i zaopatrzymy... Ej, jak się tutaj dostać? No nie mogę tutaj normalnie wejść. No próbuję i próbuję i nie mogę. Co jest? Podpalimy go troszeczkę. Co jest? Słuchajcie, potrolujemy. Meteoryt może nie, bo jeszcze się, słuchajcie, tu coś popsuje. Okej. No to takie hałasy. Teraz disk, patrzcie, o, nie trafiłem i uwaga, załaduje się. Jeszcze jeden, puścimy. Bum, elektryczność. Teraz może tutaj zespełnujemy, słuchajcie, chmurę, patrzcie. Normalnie. Czarna chmura nad Freddym tutaj się normalnie. Nade mną jest jakieś chmury dziwne. Nie no, muszę się normalnie szybciej tutaj dostać. Freddy, co ty tutaj w ogóle robisz, co? Nie możesz się tu dostać. Chciałem się normalnie tutaj dostać i to będzie teraz moja baza, to nie będzie twoja baza, słuchaj, masz zakaz. O, ty normalnie przebijasz się tu przez mój mur. Ja ci dam normalnie... Tak, wszystko potrafię. To Jeeplejka zabezpieczyła tak tą bazę, że nikt kompletnie nie jest w stanie w ogóle tam się dostać, rozumiesz? Ale ja będę w stanie i to tak? Będzie tylko moja baza. No to tornado normalnie na ciebie wysyłam i teraz normalnie kulę na ciebie wielką wysyłam. I masz Freddy normalnie. Nie dostał się tu, słuchajcie, i następny śmiałek próbował się dostać, ale tylko ja mam tutaj dostęp. Tylko to jest na Jeepleya twarz i tylko Jeeplay może tutaj po prostu wchodzić. Dobra, także teraz słuchajcie, bierzemy normalnie nasze pieniążki, bo Jeeplejka mi tu zaopatrzyła nawet skarbiec w pieniążki, także tutaj pamiętam, że jeszcze było trochę diaksów. Idziemy zakupić sprzęt medyczny do jej nowej kliniki, także lecimy. Dobra, jesteśmy widzowie, jest tutaj sklep sprzęty medyczne. Dzień dobry, witam, ja bym chciał zaopatrzyć moją żonę w najlepsze sprzęty tutaj medyczne, jakie macie. Wow, to już widzę, zaawansowana technologia. Może wezmę tak, te wszystkie. Tak, dokładnie. Wszystkie po prostu. Dobrze, wie pan co, bo to jest wystawka tutaj w skrzyni mam, proszę sobie brać. Wszystkie sprzęty, jakie tu dostępne. Dobra, ile to kosztuje diamentów? No to tak, z 15 diamentów. A, no dobra, całkiem dobra cena, także 15 diamentów. Okej, panu daję. I kulturka, dziękuję, idę wyposażyć dziękuję tutaj bardzo, moją nową do klinikę widzenia. Mojej żony. Także ma pan tutaj darmową wizytę ogólnie pierwszą, jakby pan był super, zainteresowany. Super, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Także lecimy, słuchajcie, wyposażać klinikę tutaj, nową przychodnię Jeeplejki. Także jesteśmy już na miejscu. I mam nadzieję, że tutaj uda nam się to ładnie jakoś poukładać. Nie wiem dokładnie w jakim miejscu ona co by chciała trzymać, ale tu są naprawdę zaawansowane technologie. Patrzcie nawet, o tu jest jakaś pułapka widzowie, także tu nie będziemy tego sprzętu rozkładać. Ale widzicie, wow jak to szybko w ogóle tutaj niszczy. Widzowie postaramy się to tu, patrzcie tu są jakieś zaawansowane lampy. Te biurka normalnie trzeba tutaj zlikwidować. Ty, skrzynkę znalazłem. Maść na porost zębów? Co oni tu robili, widzowie? Maść na porost zębów znalazłem. Czajcie bazę? Czajcie bazę? Dobra, tutaj łóżko pod tą lampą. Nie wiem, może w sumie Jeeplejka by powiedziała, jakby to chciała mieć ładnie tutaj wszystko poukładane. I tak naprawdę to nie jest też największy tutaj gabinet, bo największy to był tamten. Ten stary sprzęt tu zabieramy. I myślę, że słuchajcie, Jeeplejka tu na razie jest, to zostawię. Maść na porost... Autorski przepis na maść na porost zębów. Tutaj jest jakieś składniki. Dobra, idziemy widzowie, dzwonimy do Jeeplejki. Halo, Jeeplejka? Halo, słuchaj, przyjdziesz tutaj pod pomnik kota, bo mam dla ciebie niespodziankę. A właśnie jestem tutaj obok, bo tutaj była taka klinika na sprzedaż. Chciałam zobaczyć. O, widzę ciebie, Jeeplej, tu z tyłu. Jeeplejka, a właśnie w ogóle słaba ta klinika, nie? Nie no, ogólnie fajna, zawsze o takiej marzyłam. Fakt, sprzęt mają stary, ale ogólnie słyszałam, że to jest taka no, mega profesjonalna. Ty, Jeeplejka, co tu jest napisane? Przychodnia Jeeplejki? To twoja przychodnia? To zrobiłeś mi taką niespodziankę, naprawdę dostałam od ciebie tutaj na prezent klinikę, czy to tylko takie tak, żarty? To jest normalnie przychodnia. Jeeplejka, patrz jakie w ogóle sprzęty tutaj mam, właśnie ją urządzam specjalnie dla ciebie, nie wiem jeszcze gdzie to położyć, to sobie poukładasz jakoś, ale zobacz, najlepiej będzie wyposażona, bo kupiłem ci specjalistyczne, nowoczesne sprzęty medyczne, także tak to wygląda, tu możemy jeszcze przejść, bo urządziłem ci troszeczkę jeden gabinet, zobacz na to, tutaj pokaż. Takie lampy profesjonalne, jest tu to łóżko, taka sala można się tu położyć. No, ekstra. Fajnie. No Jeeplej, no po prostu to jest spełnienie moich marzeń, jak ja ci dziękuję,
najlepszy prezent. No także słuchaj, szykuj się tutaj i niedługo będziesz przyjmowała... To ja już tutaj zostaję tak, w takim razie. Ja tutaj mam dla ciebie jeszcze, wiesz, jedną rzecz. Mam tu jakąś maść, znalazłem recepturę tajną tu w skrzyni. To jest jakaś jaką? Niby maść na porost zębów, ale nie wiem o ale, co chodzi. Ale zęby już na mnie nie rosną. Nie wiem, zbadaj to, Gplayka, może to działa. Może tu jakaś nowa technologia. To trzymaj się, tu jeszcze dwa krzesełka, pa, ja lecę. Także leci, o nie, te wyjście. Lecimy, słuchajcie, do domku, do bazy. Widzowie, dziwna sprawa, bo wydawało mi się, że normalnie coś słyszę tutaj z mojej bazy, jakby ktoś tam był, ale przecież tylko ja mam tam dostęp do tej bazy i nikt inny tutaj nie ma wstępu, ale czekajcie, słyszycie coś? Ło, co tu się dzieje? Ej, co to normalnie za ścieki ktoś mi wylał w bazie? Fu, jak to cuchnie! Kto mi to narobił dobrego? To ja! Ej, ha, ha, ha. Kto ty? Kto ty? Ja cię nie widzę tutaj, nawet. Tutaj, w toalecie. W toalecie? Ej, toaletę sobie moją normalnie zaklepałeś, skibili toalet. Tak, to wynocha. Teraz jest moja baza, jak nie to twoja, twoja baza? O fu, basen mi cały zamieniłeś, zalałeś ściekami, no, oszalałeś. No po prostu teraz tutaj tak ładnie pachnie. Ej, no zepsułeś wszystko. Nic tutaj. Nic nie zepsułem. Ja nie mogę, słuchajcie, tam musimy się zrobiłem dostać. Zrobiłem sobie nawet podkop tutaj i oż tutaj ty. Mam swoje prywatne wejście. Ja ci dam, musimy kamery zabezpieczyć kamerami, słuchajcie, bazę, muszę go pokonać. Zaraz ty chcesz poznać smak piły łańcuchowej, czy nie? No, na pewno nie, ale ty możesz poznać, no dobra, bo no ja to... tutaj będę już na zawsze. Tak, będziesz na zawsze, słuchaj, nie pozwolę na to. Dobra, zatrujemy go, słuchajcie, bęk. Ej, i źle teraz... się czuję, ha. W głowie mi się kręci. No to fajnie, słuchaj, teraz jeszcze tylko zatrujemy i pięknie, słuchajcie, został pokonany. Ale jak on się tu dostał, widzowie? Czyli ta baza nie jest idealnie zabezpieczona, obczajcie to. On jakoś sobie tu wlazł, muszę zabezpieczyć to szybko kamerami. Wszystko to w ogóle zalepić. Ja nie mogę, cuchnie tutaj, zanim to wszystko, słuchajcie, w ogóle ten zapach minie, to naprawdę pewnie sporo czasu zajmie, ale najważniejsze pozbyć się teraz tego. Okej, także jest już troszeczkę lepiej, nie ma tej wody. I wiecie co? Biorę od razu pierwsze co kamery i będziemy tutaj wstawiali normalnie monitoring. Najlepszy monitoring, jaki damy radę, także na pewno tutaj. Jakby mi tutaj jeszcze takie powiadomienie przyszło na telefon, że wykryto ruch w mojej bazie, to by było idealnie, widzowie. Dobra, w dwóch naszych pokojach mamy tutaj ten. Teraz musimy zabezpieczyć to wejście, którym dostał się Skibidi Toilet do naszej bazy. Także idziemy tutaj, słuchajcie, coś jest. Dobra, kolejne piętro. Tutaj normalnie ktoś będzie jechał pociągiem i wlezie. Musimy to jakoś zabedrukować i to bardzo, bardzo dobrze. Ej, haker! Haker tu coś kombinuje. O nie, różdżki, słuchajcie, bierzemy. Zaraz go zatrujemy może. Okej. Pyk. Ej, zaraz dostaniesz. Słuchaj, przyszedłem pogadać. Nie rzucaj tutaj nic. A bo co? Bo co? Słuchaj, co pogadać? Ty chciałeś się wkraść do mojej bazy, cwaniaku. Widziałem, ale nie skakowałeś się. Ale wpadłem po prostu na super pomysł. Jaki? Możemy zrobić... Ej, bo się teraz źle czuję. No przesadziłeś. Ha, jesteś za słaby, haker. Dzisiaj tyle razy zostałeś pokonany. Nie masz ze mną szans najmniejszych. Ja słuchaj, tu teraz możemy zrobić pojedynek na bazy. Ta, jakie jak bazy? Uda ci się normalnie dostać do mojej bazy, to wtedy ja spróbuję się dostać do twojej. I kto się komu się uda dostać do kogo bazy, ten tą bazę normalnie przejmuje. No dobra, dobra, czyli jak dostanę się do twojej bazy, to jest moja, tak? No tak, dokładnie. A później jak ja się dostanę do uda mi się dostać do twojej bazy, to też dobra, jest moja. Dobra, to lecimy najpierw do twojej, pokazuj dobra, gdzie to jest, lecimy. Chodź. Dobra, widzowie, więc to jest pilnie strzeżona baza hakera. A no to bardzo tak? Pilnie strzeżona. Będziesz jeszcze mnie laserami tutaj normalnie ten i no to... dobra, no to pokazuj, czy ci się uda dobra. Dostać moim zdaniem w ogóle. Masz taką zieloną klapę, tu jestem, jaki nubek. Ej, co ty normalnie? Ja potrafię latać, a co ty myślałeś? Słuchaj, ty masz tu taką zieloną klapę pilnie strzeżoną jak ja, zgapiłeś ode mnie zabezpieczenie. No, najlepsze mam zabezpieczenie, ej, dobra, co? Tutaj jest czytnik kart, widzowie, jakoś spróbujemy się tędy ten. Ej, czekajcie, mam łom, może łomem wysadzę te drzwi. Ha, na pewno okay. Nie. Ej. Ej, co ty mnie tutaj normalnie atakujesz mnie co jakiś czas? Czy mi się nie, wydaje? Nie, to ci się wydaje, ciebie aha, tak nie dobra, atakuje. Dobra, spoko. Czekajcie, ten łom tutaj chyba nie działa, nie zadziała. Tutaj kartę. I nie zadziała na 100%. Dobra, a gdybym spróbował, słuchajcie, na przykład, bo to są niezniszczalne szyby, ale gdybym spróbował je przegryźć na przykład. Co? Spróbujemy.
Ej, patrzcie, jakim cudem? Dobra, niszczymy mu, słuchajcie, wkradamy się mu do bazy, robimy tu rozróbę jakąś. Zaraz tu jeszcze wiecie co zespawnujemy. Dobra, komputery biorę. Ej, no, to miała być najlepsza baza. Co ty szkłujesz? To jest tajne przejście. Jestem w twojej bazie. Przegrałeś normalnie, nubie. Przegrałeś. Teraz tutaj trzęsienie ziemi robię. Nie wierzę po prostu. I wiesz co, normalnie tutaj tornado jeszcze wysyła w twojej bazie. I wiesz co, normalnie taką kulę chciałbym tu jeszcze zespawnować, ale nie pamiętam, w której to było różdżce normalnie. Przegrałeś, dostałem się dobrze, do twojej bazy. Ale teraz w takim razie ja muszę pójść spróbować dostać się do twojej bazy. Dobra, no to chodź, ale ty nie dasz rady. Czyli oficjalnie to już jest moja baza? Można tak powiedzieć? Na razie tak, ale jeszcze może mi się uda. Dobra, jeszcze to ci normalnie zaraz przegryzę i się przedostanę. Patrz, nawet tędy bym się przedostał. Nie wierzę. Żaden problem. Dobra, teraz lecimy i zobaczymy, czy haker dostanie się do mojej bazy. Dobra, haker, także jesteśmy przy mojej bazie. Ty już próbowałeś się tu w sumie dostać. Coś tam na laptopiku. No próbowałem, ale hakowałeś. Nie mogłem zhakować. No co, zobaczymy, ja sobie jest, tu będę z monitoringu po prostu to obserwował. A ile masz czasu na to, co? No 20 sekund. 20 sekund? No to słuchaj, zaraz minie 20 sekund, słuchaj. No to jest po prostu niemożliwe. Co jest? A ty we mnie strzelałeś laserami, no to ja w ciebie też teraz, co? Ej, przestań ze mną zadzierać. Ale ja i tak wygram, więc w takim razie pojedynek teraz między nami ma być. Tak, pojedynek? No dobra, tak. No to chodź ogólnie, to dawaj, no to dawaj, stań do walki. No to poczekaj sobie, zmienię na razie to i będę w ciebie rzucać balonami. Z lawą ogólnie, a ja mam balony z wodą, jeśli byś chciał, no, na przykład, słuchaj, to sobie ugaszę ten pożar. O nie, tutaj się dzieje, coś ty zrobił. Wiesz, że woda normalnie wygrywa z tym, z ogniem, jakbyś chciał wiedzieć? No to kiepsko, no to dawaj dalej, no dobra, no to dawaj, teraz piła łańcuchowa, widzowie. Przewiercę ci normalnie tą zbrojkę zaraz. Ha, jak to idzie? Mam coraz mniej normalnie serc, jeszcze mnie tutaj zatrułeś. O, zatruty, dobrze idzie, słuchajcie. Ej, co to za łuk? Jakiś łuk znalazłem, nie wiem skąd. Ej, dobra, on stanął normalnie w miejscu, słuchajcie, zamurowało go to. No już zaraz będzie po mnie. Teraz normalnie jeszcze zatrujemy go. Bum, o nie, on strzela, słuchajcie, 10k. Dobra, pokonany został, czyli przejmuję, teraz mam dwie bazy, widzowie, i bazę hakera, i swoją bazę, a dodatkowo Gplayka ma przychodnie, to jest baza po prostu nie do przejścia, chociaż Skibidi Toilet się tu dostał, tak czy inaczej, słuchajcie, zrobił mi tutaj duże zamieszanie, ja muszę w ogóle odbudować tu jeszcze mój domek od tego meteorytu i będę bronił mojej bazy na zawsze.